Witam serdecznie wszystkich w Czemiernikach w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. Jak obiecałem w ostatnim filmiku, gdy zakończy się aukcja gołąbka Military Rogala na Pipie, poinformujemy, za ile został sprzedany, ponieważ gdy aukcja się zakończyła, miałem kilkanaście telefonów, pytaliście się, jak ta aukcja się skończyła, ponieważ nie wszyscy mieli czas i możliwość, żeby tą aukcję do końca śledzić. Przypomnę tylko, że na Pipie na aukcji był licytowany gołąbek Military Rogala, 12 as wspólnego gołębnika w Patajach, w Tajlandii, gdzie rywalizowało 10 tysięcy gołębi. Gołąbek został sprzedany do Stanów Zjednoczonych, do bardzo znanej, prestiżowej hodowli, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również i na całym świecie. Gołąbka zakupił hodowca Mike Guinness, bardzo znany hodowca w sporcie gołębiarskim. Hodowca specjalizuje się na wspólnych gołębnikach, ma wiele wspaniałych osiągnięć. Także zakupił sobie tego gołąbka. Gołąbek został sprzedany za 5200 euro, około 25 tysięcy złotych na polskie pieniądze. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie gołąbek trafił do tak znanej hodowli gołębi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ będzie łączony w pary z najlepszymi gołębiami na świecie i to potomstwo będzie dalej wysyłane na wspólne gołębniki i wierzę głęboko, że to potomstwo tego gołąbka Military będzie dalej rozsławiać moją hodowlę. Było spore zainteresowanie na aukcji, było ponad 20 przebić, także aukcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po tej aukcji miałem kilka telefonów, kilka maili z całego świata. Odezwali się hodowcy z Arabii Saudyjskiej, którzy są zainteresowani tymi gołębiami, zainteresowani są prowadzeniem tej mojej hodowli i zapowiedzieli wizytę w Polsce, przylecą do Polski, do Czemiernik, żeby właśnie zwiedzić hodowlę gołębi Military Rogala. Ustaliliśmy taką datę na 15 sierpnia, ponieważ wtedy właśnie hodowcy już mają być w Europie, przylecą do Belgii, mają najpierw zwiedzić hodowlę, czołową hodowlę belgijską i później przylecą do Polski. Gdy z nimi rozmawiałem przedwczoraj, pytałem się, czy jeszcze jakąś hodowlę w Polsce będą zwiedzać. Powiedzieli, że nie, że przylecą tylko właśnie do Czemiernik, żeby zobaczyć, jak prowadzi się taką hodowlę gołębi dalekodystansowych, jak się karmi gołębi, jak się przygotowuje na takie właśnie loty dalekodystansowe. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i do tej wizyty dojdzie, ponieważ widzimy, co dzieje się za wschodnią granicą. Toczy się wojna, giną zupełnie niepotrzebnie ludzie, cierpią kobiety, dzieci. Mam nadzieję, że zostanie osiągnięty jak najszybciej jakiś kompromis, zanim ta wojna rozleje się na inne kraje, a nawet i na cały świat. Potrzebny jest jak najszybciej kompromis i to zarówno ze strony rosyjskiej, ale także ze strony ukraińskiej, żeby jak najszybciej obywatele ukraińscy mogli wrócić do swego kraju, do swoich domów i do swoich rodzin, czego im z całego serca życzę. Na dzisiaj, koledzy, to wszystko. Tak jak mówiłem, będziemy się pomalutku już przygotowywać do tej wizyty tak zacnych hodowców.
z Arabii Saudyjskiej. Zechcemy nagrać filmik, jak ci hodowcy będą w czemiernikach i oczywiście pokażemy to na kanale. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dobry lot. Dziękuję bardzo.